Skusiliście się niegdyś? Myśleliście kiedyś o tym, dlaczego od dawien dawna ludzi tak fascynują bajki i najróżniejsze fantastyczne opowieści? Ja osobnie mam. Osobiście bardzo lubię bajki, więc mogę z czystym sumieniem opowiedzieć się po stronie ich zwolenników. Niedawno przeczytałem artykuł pewnego niemieckiego autora, który twierdzi, że bajki są całkowicie niewychowawcze, ponieważ zniekształcają rzeczywistość. Podobno to tylko brednie, które w dziecku kształtują świat oparty na kłamstwie. Najpierw w ogóle nie miałem zamiaru poświęcać uwagi tym absurdalnym stwierdzeniom. Kiedy jednak w dalszej części przeczytałem, że według autora bajki są w swej istocie bardzo niebezpieczne, ponieważ jest w nich wiele okrucieństwa, perwersji i wypaczonych zachowań, zmusiło mnie to do zgłębienia tematu. W pewnym sensie przyznałem mu rację. Rzeczywiście istnieją bajki, których nie przeczytałbym małemu dziecku, na przykład niektóre bajki braci Grimm lub Hansa Christiana Andersena. Czy znaczy to, że wszystkie bajki są złe? Czy możemy o opowieści lub filmie powiedzieć, że są złe tylko dlatego, że zostały wykorzystane przez jakąś wyrodniałą, totalitarną filozofię lub przemysł pornograficzny? Przecież noża, narzędzia kuchennego nie możemy traktować jako czegoś złego, tylko dlatego, że można nim również zabić. Moim zdaniem bajki, baśnie czy legendy są i zawsze będą swego rodzaju narzędziem psychologicznym. Chodzi raczej o to, dlaczego, jak i kto je wymyślił. Na przykład bajkowa przypowieść o głupim Janku może być świetnym środkiem wychowawczym i to o wiele bardziej skutecznym niż napominanie lub pouczanie. Oczywiście są bajki, które mogą skrzywdzić, ale wydaje mi się, że pewna szorstkość starych klasycznych bajek, kiedy to wilk zjada czerwonego kapturka, nie jest dla dzieci niebezpieczna w odróżnieniu od tempoty, płytkości i bezguścia współczesnych bajek. Niektórych pohádek současných. Bajkowych opowieści lubimy słuchać również my dorośli. Nie mam na myśli akurat Makową Panienkę. Raczej najróżniejsze powieści, filmy i seriale, które mogą mieć na nas pewien wpływ, tak samo jak bajki na dzieci. Pewnie już wiecie, dokąd zmierzam. Nie ma przecież niczego złego w istnieniu bajek, ale jako rodzice powinniśmy wiedzieć, jakie bajki i filmy są dla naszych dzieci odpowiednie. To pewne, że większość bajek zawiera w sobie jakieś ponauczenie, podnosi nas na duchu. Angielski powieściopisarz Chesterton napisał: bajki są bardziej niż prawdziwe nie dlatego, że opowiadają o istnieniu smoków, ale że uświadamiają nam, że smoki można pokonać. Wszyscy mamy wolny wybór. Setki tysięcy realistycznych i fantastycznych opowieści w najróżniejszych wersjach atakują nas z wszystkich stron i mają moc wpłynąć na nas, no i zmieniać nas. Tylko od nas zależy, co będziemy czytać, oglądać w telewizji, czemu i komu otworzymy bramy w naszej duszy. Znacie legendę o starym Indianinie, który opowiada swemu wnukowi o odwiecznej walce, która odgrywa się w człowieku. Mówi: chłopcze, w każdym z nas toczy się walka między dwoma wilkami. Pierwszy jest zły, wściekły i podstępny, drugi dobry, życzliwy i wierny. Wnuk zamyśli się i pyta: a który wilk wygra, dziadku? Starzec odpowiada: ten, którego więcej karmisz. Również Jezus, jak czytamy w Biblii, mówił do swoich słuchaczy w tak zwanych przypowieściach, symbolicznych obrazach. Nieważne, czy rzeczywiście się wydarzyły, czy nie. Ważne natomiast jest to, co miały przedstawiać. Ważny jest ich ukryty sens. Trzeba powiedzieć, że są one często bardzo mocne i stały się inspiracją dla wielu słynnych powieści literatury światowej.
Dzięki tym przypowieściom również dziś możemy być bardziej świadomi. Budzą w nas nadzieję i możemy się dowiedzieć choćby to, że smoka, który na pozór nas zniewala, można naprawdę pokonać. Takimi przypowieściami posługiwał się Jezus, by przekazać ludziom swoje nauki. Nauczając ludzi publicznie, używał wyłącznie przypowieści.